dojdzie na miejsce zdarzenia zastępów, stwierdzono, że w dniu poprzednim nastąpiło odebranie konia właścicielowi przez Stowarzyszenie Oaza Spokoju Zielona Mila. Koń był wycieńczony i nie był w stanie sam się podnieść. Działania zastępów Straży Pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, postawienia konia na nogi przy użyciu dźwigł HDS, oświetleniu terenu na czas działań weterynarza. No tak, konik był w kaletach. Proszę mi powiedzieć, jak ten konik tam dostał się do kalet? Znaczy wie pan co, bo to my żeśmy robili zbiórkę na tego konika, w sensie, że żeśmy go wykupowali, tak? Tylko my żeśmy nie mieli zielonego pojęcia, że on jest w takim stanie. On nam go w nocy po 23 przywiózł. Aha, czyli jakiś pan postanowił sprzedać konia, tak? Handlarz. Postanowił sprzedać konia, wystawił go gdzieś na aukcji, tak? Nie, wysłał mojej koleżance zdjęcie tego konia. Aha. Że takiego ma. No i mówimy, dobra, to my go weźmiemy, przecież się go odkarmi, nie? No ale jak on przyjechał, jak żeśmy go zobaczyli, po prostu, bo Monika z tym Marcinem właśnie powiedzieli, że go wezmą w adopcję. I jak oni nam puścili filmik, jak on wygląda, to nam się ręce ugięły. No i później była na drugi dzień zaraz akcja z całą strażą pożarną. On chwilkę tylko postał na pasach, jak oni, bo straż pożarna przyjechała, później wezwali drugą straż pożarną z HDS-em, żeby go podnieść po prostu. Natomiast no, gdy oni jakby odpięli go z tych pasów, to chwilę postał i z powrotem spadł na ziemię. Ciśnienie mu strasznie też rosło, 130 miał. I pani doktor powiedziała, że tu nie ma co go męczyć, bo mówi, on jest tak wyniszczony organizm, że ten koń po prostu... ukróćmy mu cierpienie, prawda? To my zwykli ludzie, którzy gdzieś tam chcemy zwierzakom pomagać, to my tego nie ogarniamy, rozumiem po prostu, że jakby takiego konia, jak ten był na przykład, w ogóle można, nie wiem, w ogóle jak można zwierzę do takiego stanu doprowadzić, tak? Weterynarze stwierdzili, że ten koń był skrajnie zagłodzony, tak? I mu po prostu organy wewnętrzne przestawały pracować. Jakie są rokowania, że ten koń wyjdzie z tego? On nie żyje. Uśpiliśmy go. Aha, uśpiliście go. Tak, weterynarz pani doktor Daria właśnie z Global Vetu z Dobrodzienia powiedziała, że tutaj nie ma szans żadnych. Mówi, że powiedziała, że on jest za bardzo wyniszczony.